Siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcineczku Dragon Age Początek. Oczywiście jestem Kalwador i dzisiaj chciałabym się wybrać na głębokie ścieżki do Taigu Edukama. Już tam można będzie zrobić trochę misji, bo trzeba wsparcie dla Bejlena. Znaczy, trzeba wesprzeć Bejlena w tej trudnej sprawie. I tyle. Jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem, czy będzie tak ścinać. Nie, nie powinno, bo zaraz jak tutaj już... Tutaj zaraz wezmę, ogarnę, więc za chwileczkę wrócę. Okej, leczki, jestem ponownie. Znaczy, za niedługo powinno mi się troszeczkę odmulić, bo to... Widać, że to są... jest mało FPS-ów. W ogóle Warzone ma, że no, będzie czasami klatkować. Czy coś. O. Teraz się zaczęło mi ładnie płynnie chodzić, dobra. Czyli FPS-y się ogarnęły po krótkim czasie. Także mogę zapisać grę i można ruszać na głębokie ścieżki, tak. W końcu się doczekałem. Znaczy w końcu my doczekaliśmy się tego, że na głębokie ścieżki. Taig Edukana. W tym Taigu znajdowała się kiedyś siedziba najpotężniejszego klanu Warzone'a, że jego utrata była dla krasnoludów ciężkim ciosem. Ale zawsze można Taig odzyskać, nie? Szkoda, że tu nie ma więcej, nie można iść tam, gdzie był właśnie ten golem. Zaraz wam powiem, o, tutaj jak ten jest golem, ten smoczek, tutaj w ogóle potem do tego, czy tutaj gdzieś jakieś różne, no powinno być troszeczkę to rozbudowane i właśnie tutaj do tej wieży czy coś. No tutaj praktycznie nic nie jest rozbudowane i to mi się kompletnie nie podoba. Tutaj nie można, a nie, tutaj można iść, tak? Czy nie? Nie, porypało mi się coś. Okej. Okay. Wszystko to ładnie tak pięknie wygląda pod ziemią, no nie? Naprawdę, aż chce się zwiedzać. No tutaj jest tylko jeden tunel, co tak prowadzi, więc... A, tutaj jest pora mrozu. I okej. No troszeczkę tutaj poszukamy sobie rzeczy. Czegoś. Będzie łatwo. O Jezu, te darcie gęby, Boże. Nigdy nie mogę sobie ponagrywać spokoju, tylko drą te ryje i drą. Muszę mam tego powoli dosyć bez kitu. No, a tak odstępując od tego, co teraz przed chwilą powiedziałem, tutaj jest troszeczkę pierdzielenia z tym, ale tam powinniśmy gdzieś tam dalej wyjść. Więc trzeba znaleźć ojca Orty. Bo to jest... do Taigu... Nie. O. To musisz tego ojca... muszę tego ojca odszukać. Tylko właśnie nie mam... Nie mam bladego pojęcia, gdzie on może się znajdować. Bo on dobrze może się znajdować w każdej tej... Muszę tak to wymierzyć idealnie, żeby tamtego złapać. Ale... Dobra. A ciebie to naprawdę tak. W ogóle, czy Win ma kamienną pięść? Ale to zobaczmy. Czy zadziała to
te roztrzaskania. I teraz win. Jest jeden bolek. No i tam są kolejni, ale nimi to się trzeba później zająć. Teraz trzeba tutaj poszukać w tych trupach. Oczywiście standardowo Kalwador nie rozejrzał się nad wszystkim. Znaczy za wszystkim i no. I teraz pytanie, jak tu przejść? Czy chodzi mi o to, żeby... Zobaczmy na mapę, bo tu będzie tak. To się przejdę tutaj, tą ścieżką. I może coś się znajdzie innego. No bo to jest bez sensu. Jak chcesz. O, rozdarcie. Dobra, czyli jest dobrze. Dobra, i tutaj się przejdę tędy, bo nie ma innej opcji, nie widzę. Kurde. Nie mam. Cholera. Nie mam tutaj tego, więc na emisariusza to damy... Dawaj, Moriga. No i dobra. Czyli emisariusz pokonany, tak jak to miało mieć miejsce. I okej. Jasne. Tutaj już nic ciekawego nie ma. Robi się. Więc można i dalej, tylko już tutaj gębinowce się zaczynają. Ale dobra. Tylko jeden z nas, a mnie to kropi. No i dobra. A tak mi teraz bardzo płynnie chodzi ta gra, więc... Zaczynajmy. No to właśnie na nich to obszarowe, tego mi nie. Sprawdzamy mapę. Tak, tutaj był ślepy zaułek, tutaj trzeba się przejść, bo potem tam trzeba się będzie wrócić. Na bank. O, tutaj jest. No i dobra. Jak chcesz. Lordy Lady. Ja się gdzie indziej będę musiał ich szukać. Nie, to znowu nie chyba
jeszcze nie wszystkie. Ostrożnie, wyglądają na zirytowane. Zanim tutaj z nim pogadam, to sobie przejrzę te skrzynki, które mogę, a których nie mogę niestety. Nie wiem dlaczego, ale zejść nie mogę. OS. Troszeczkę pogmatwana ta gra jest. Dobra. To sobie zapiszę i zrobię uryweczkę, zanim to z nim pogadam. Dobra. Uryweczka zrobiona. Ty może jeszcze coś ciekawego znajdę, bo naprawdę... Dobrze by było, jakbym coś wartego znalazł, bo jak na razie, jak widzieliście, miałem mało kasy. Patrząc na mapkę, no to tutaj jeszcze trzeba gdzieś tam się zawieruszyć. O. Bez ciebie mogliśmy nie dać rady, przyjacielu. Masz moją wdzięczność. Jestem Lord Anverdeis. A tak w ogóle to czego tutaj szukasz, człowieku? O czym ty mówisz? Robiłem interesy z Harrowmontem nie jeden raz. Zrozum, nie jestem niewdzięcznikiem. Dziękuję ci za pomoc, ale jeśli rzucasz takie oskarżenia, to mam nadzieję, że masz na to jakiś dowód. Nie rozumiem, co może... Ach, to warunki targu, którego dobiliśmy z Lordem Harrowmontem, ale... Co za szarlatan! Obiecał tę samą ziemię rodowi Helmich! Dziękuję za tę wiadomość. Jestem ci teraz po dwakroć dłużny. Za ocalenie mego życia i fortuny mego rodu. Z pewnością nie poprzemy kogoś, kto gotów jest w ten sposób wykorzystać. Muszę już wracać. Moi ludzie potrzebują leczenia, a ja chcę się temu przyjrzeć. Pójdziesz z nami? Ruszajmy więc do Orzammaru, zanim No i dobra. To wracamy razem z nimi, a później się tam dokończę eksplorację tych tuneli. O, zaktualizowano zadanie. Masz wdzięczność rodu Deis. No i dobra. Najnowsze wieści! Insynuacje Lorda Harrowmonta pod adresem Lorda Weylena ujawniają szokującą prawdę. Jest sala kongresu. Jasne. Lady Deis właśnie tędy przebiegła, cała we łzach. Rozpowiada wszystkim, jakim wyzyskiwaczem i ugarzem jest Harrowmont. Dobra robota. Więc mówiłeś poważnie o chęci pomocy. Czy jesteś już gotów spotkać się z Baylenem? Jestem gotów prowadzić. Ostrzegam cię, zachowuj się jak najlepiej. I nie wyciągaj broni. Tam pierdzieli, tam... Prowadź mnie do Baylena i tyle. Jestem pod wrażeniem, strażniku. Tylko nieliczni wśród obcych tak szybko orientują się w dość zawiłej orzamarskiej polityce. Jestem książę Baylen. Wartak powiedział mi o twoich zmaganiach z uzurpatorem, który próbował zasiąść na tronie mojego ojca. Harrowmont spędził całe życie w kongresie. Nie tego potrzebuje Orzammar. Pomioty zbierają siły, a ziemie na powierzchni zostały podzielone.
Teraz potrzebujemy silnego władcy, który potrafi przeciwstawić się kongresowi. Kogoś, kto będzie rządził, nie przekonywał. Gdy obejmę tron, będzie mnie interesować tylko jedno. Plaga. W walce z istotą prawdziwego zła musimy być całkowicie zjednoczeni. Jak najbardziej. No. Przysięgam na pancerz moich przodków, gdy tylko Orzammar będzie zjednoczony pod moim panowaniem. No i super. Niestety, dopóki toczy się ta debata, nie widziałeś sam, że miasto zmieniło się w rzeźnię. Przestępcy kroczą bezkarnie po ulicach. Nie mógłbym... Za tym zamieszaniem stoi Jarvia ze swoim kartelem. Jeśli zdołasz ich zlikwidować, obiecuję, że jako król wyślę do walki z mrocznymi pomiotami tyle wojska, ile będziesz potrzebować. Niestety mam niewiele informacji o Jarvii. Jej siedziba jest w kurzowisku, najniższej części miasta. Moje służby nie mają tam wielu kontaktów. Może bezkastowcy będą bardziej otwarci. A ja będę... No i dobra. Tutaj Win dostała awans, jak widzę. Więc jej trzeba trochę do siły woli, żeby takiej mana się nie marnowała. I oczywiście tutaj w tobie glif neutralizacji przyda się, naprawdę. A tutaj Alistair... Nie, na razie nic. Dobra. Książę Baelen. Zobaczymy, czy tutaj można jakieś kodeksy czy coś. Ale tu nic nie ma. Książę jest ci wdzięczny za przysługę. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Patrzmy tutaj sobie na mapkę. Jeszcze. I tutaj wracamy do punktu wyjścia. O, tu jest. W końcu zadanie się wykona. Tutaj muszę wejść, zobaczyć sobie. To jest sypialnia księcia Baelena. Dobra, jest list. Proszę, zachowaj ciszę. Moja pacjentka musi od... Ci głupcy i ich polityka. Na pewno sprowadzono tę truciznę do jakiegoś zamachu stanu, a ona przez przypadek przyjęła dawkę. W życiu nie widziałem nic równie toksycznego. Nie wiem, strażniku. Może widziałeś coś takiego na powierzchni. Może nawet czegoś takiego używałeś. Jeśli uda ci się znaleźć te składniki, podziękuję ci. Ale nie liczę na to zbytnio. Kamień. Egzotyczne metody. Zobaczymy, co trzeba przynieść. Zielarz w pacu dał ci przepis na antidotum, które ma uleczyć otrutą szlachciankę. O. Aha, okej. Okay. Trochę tam dwuznacznie brzmiało, ale okej. Okay. Bez skojarzeń tutaj, żeby nie było. Dobra, spoko. Luzik, nie było tematu. Będzie łatwo. Tutaj trzeba was tak załatwić. I tutaj tobie dam. O, i Morrigan dostała level, jak super. Jak ja się bardzo cieszę. Teraz tutaj tobie damy wywołania. Dobra, i zabiję. Tutaj trzeba resztę ochronić.
No i dobra. Też ten został. Następny! Jak chcesz. Zaktualizowano zadanie. Audiencja obecna. Dodać się zabić ambasadę sami sercu Pałacu Kryskiego. Zamierza czas odebrać nagrodę. No i okej. Robi się. Czyli tutaj tobie też damy siłę woli. I Morrigan rozwijamy dalej magię krwi. Okej, czyli tutaj już jest zrobione. Można się praktycznie przejść do Denerim, nie? No jak na razie jeszcze... Chociaż nie, można oddać w Denerim tą misję, bo tak praktycznie to... Rzecz biorąc, to tak się nic nie wydarzy. Więc mogę na luzie iść. Znaczy, która godzina, bo niedługo będę musiał spadać. Najnowsze wieści! Czara Straż zatwierdza plan. Zamar kwestionuje zdolność Lorda Baelena do zdobycia tronu bez wsparcia Szarej Straży. Tak, tylko że jak grałem kiedyś ich, no, wybrałem Harrowmonta, to po prostu Harrowmont odciął Orzammar od powierzchni w ogóle. A Baelen cały czas trzymał, więc... Dla dobra dalszej fabuły. No. Dasz może starcowi kilka mowy? Ryweczka na szybko. Można ruszać dalej. Tak. No i dobra. Mapa świata i do Denerim ruszamy. Także odda się misję i się wróci do... No i wrócę do Ostagaru. Jak na dzisiaj zakończy to odcinek? Bo już nie zdążę zrobić do reszty, no, Taigo Adekwana. O, kupiec, jak fajnie. Sobie u niego coś sprzedam, czy coś. Mam doskonałą broń i pan... No i dobra. Nie wiem, czy to będę mógł coś sprzedać w ogóle. Spróbować zawsze można. Dobra. No dobra, czas już się skończył. Także tylko doniosę misję do... no, Denerim i wrócę do Ostagaru i oczywiście pożegnam się z wami niestety. Tak.
kolektyw. Jak dobrze. Powiem, wszyscy ludzie są zobaczyć, jego czy u kantora coś jest ciekawego. Nie ma. Do najwspanialszych królów. Kolektyw magów ci dziękuję. Niech stwórca się sprzyja. Dobra, coś jeszcze jest? Nie ma. Zobaczymy na listę misji. Wilhme Madon. What the fuck? Nie mam pojęcia, gdzie on może się znajdować naprawdę. Nie, bo tutaj są Suda Tedas. Ale tutaj coś. To jest magazyn. To na pewno nie. Dobra, pójdę do karczmy pod nienażartym szlachcicem. Czego ci trzeba, nieznajomy? Dobra. Czego ci trzeba, nieznajomy? Wyglądaj trójki fałszywych świadków, którzy ze skorzenia na dech. Chudy Frank kryje się w domu nieopodal jeziora Kalenat. Cam z Redside spotkać można w sklepach w Denerim, a Brian, skromny Brian, szukał skorydzia pośród krasnodów z Orzamarą. No dobra, teraz do Ignacja trzeba iść. Powinienem był to przewidzieć. Dobra robota. Zastanawiałem się, czy nie zechciałabyś sprawdzić jeszcze jednej osoby. Jestem pewien, że ten zwój cię Na ostatnim zwoju winie informację, że grupa ludzi osobiście wybranych przez Arla Hoła czeka na okup za porwanego chłopca. Kruki zamierzają oszukać Hoła i wysłać na spotkanie przebranych skrytobójców, którzy będą jednak potrzebować wsparcia, bo sami mogą mieć problemy z pokonaniem najlepszych żołnierzy Arla. Szczególnie zaś ich dowódcy, kapitana Chase'a. Miejsce, w którym ma dojść do wymiany, zaznaczono na mapie Denerim. No i dobra. Tą misją się po prostu później zajmę. Jak na razie się z wami żegnam. I oczywiście trzymajcie się i cześć!